Dobry wieczór, dobry wieczór. Wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. W Słowie Bożym ponad 20 razy Pan Jezus powołuje swoich uczniów przez wyrażenie: "Chodź za mną". W samej Ewangelii Mateusza możemy przeczytać, że ci, których on w ten sposób powołał, zostawiali wszystko Zostawiali swoje biznesy, zostawiali swoje rodziny i po prostu szli za nim. Czytamy, że na te słowa bez wahania pozostawili sieci i poszli za nim. Czytamy też, że pozostawili łódź oraz swojego ojca i natychmiast poszli za nim. Jest coś nieprawdopodobnego w tych słowach: w tych słowach, że natychmiast i całkowicie Szli za Jezusem, że nie wahali się w tej sprawie, nie wahali się i nie mieli żadnych problemów z podjęciem decyzji. Niczego ze sobą nie zabierali, nie biegli się z nikim pożegnać, pożegnać z bliskimi, po prostu mówili tak na to proste wezwanie Jezusa Chrystusa. A potem przez trzy lata robili wszystko, praktycznie wszystko z Jezusem Chrystusem. Wielu powie, że taka postawa jest radykalna, skrajna, fundamentalistyczna, i tak dalej. No i wielu będzie mieć rację. Dokładnie tak jest. Podążanie za kimś, kto prawie nic do nich nie mówił, za kimś, kto nie mieszkał w żadnym pałacu, w żadnym e, jakby bogactwie, e, nie widzieli, jak ten ktoś dorastał, widzieli natomiast, że ten ktoś przyszedł służyć, było całkowicie skrajne. Oni czuli, że muszą za nim iść. Jakaś nieznana siła pchała ich w ramiona Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, dokładnie też tak jest z nami: każdy za czymś lub za kimś idzie. To może być czyjeś nauczanie, to może być jakaś rodzinna tradycja, to może być duchowa e, tradycja, to może być bardzo wiele rzeczy, ale nasze oddanie zawsze ma konkretnego adresata, tylko trzeba sobie z niego zdać sprawę. Dla nas, dla uczniów Jezusa Chrystusa, tym adresatem musi być Jezus Chrystus, za nim podążamy. Jednak, bardzo często zastanawiamy się, co to właściwie tak naprawdę znaczy. Jeśli poprosisz przypadkowe osoby o wyrażenie swoich myśli, co to oznacza podążać za Jezusem, to uzyskasz bardzo różne odpowiedzi. Niektórzy powiedzą ci, co masz robić, czego masz nie robić. Inni ci powiedzą, że masz być po prostu dobry, dobry, dobry. Jeszcze ktoś stwierdzi, że mm, że musisz ponieść jakieś koszta, drugi powie, że Jezus naprawi twoje życie. No ludzie różnie odpowiadają na to pytanie, co to znaczy podążać za Jezusem Chrystusem. A tak naprawdę podążać za Jezusem Chrystusem to żyć w tak głębokiej więzi, w tak głębokiej więzi z Nim, że pożegnanie się z wszystkim, co do tej pory nas definowało, staje się dla nas Radością i zaszczytem. Wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro z Bogiem.